Hej, witajcie, ja jestem Gamlox.pl, a dzisiaj robimy recenzję Aston Martina Vulcana. Jest to stare auto gry z Wayford. Bardzo piękne auto z track carsów, czyli na tor wyścigowy. Jest to bardzo piękny Aston Martin, bardzo pięknie wykonany. I dzisiaj go będziemy recenzować. Więc teraz tak, test wyglądu. No najpierw na zewnątrz, więc mamy tutaj z przodu piękne światła. Mam takie tutaj, jak widać, takie takie paski. No świetnie to wygląda. Mamy tutaj taki haczyk na holowanie, czy coś takiego. Koła, no to jak w każdym tutaj, ale są takie zwykłe koła. Mamy tutaj taki też body kit. Tutaj mamy z tej strony tłumiki. A ja nie wiem, czemu słyszę dźwięk stąd. No wiem, czemu. Przecież to jest silnik, ale jak głupi. Mamy tutaj tłumiki. Bardzo duży spoiler. Światła tylne też są takie nietypowe. Jak to w środku wygląda? W środku jest bardzo pięknie. Tutaj mamy przełączniki, nie wiem, do dzwonienia czy coś takiego. Tutaj mamy bardzo pięknie wykonane siedzenia. Kierownica też super wygląda. Mam tutaj nawet przyciski. Tutaj są jakieś też inne przyciski. Licznik jest idealnie umieszczony. No i co? No i idealnie to wygląda. Jest bardzo piękne auto. Klatkę mamy, bezpieczeństwa. No, bardzo pięknie wykonane auto. A więc co, czas je przetestować maksymalną prędkość. Więc pojedziemy sobie, staniemy. Dobra. 3, 2, 1. Jego maksymalna prędkość to 200 km na godzinę. Tak, w Raptorze. Jest on bez ulepszeń. Więc teraz czas na drag. Teraz czas na drag race. Okej, jesteśmy. Pomaga mi w odcinku mój kolega Error Łobuz. Więc mam tutaj wyniki. Na dragu jego wyniki to jest 9,8 sekund do ukończenia tego wyścigu ma. Bardzo dobry wynik. Teraz czas na test skręcania. Teraz się wyścig rozpocznie.
Ups. Skręca bardzo dobrze. Skręca bardzo dobrze. Ups, ups. Skręca bardzo dobrze. Dobra. I teraz... więc tak. To by było na tyle w tym odcinku chyba. To by było chyba w tym odcinku na tyle. Kosztuje on 1 800 000 dolarów. 1 800 000 dolarów, tak dokładnie. Macie cenę na górze. Dobra. I po prawej mamy. I mamy teraz wady. Po prawej dobre, po lewej złe. Okej, więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Nie zapomnijcie subskrybować. Będziemy już niedługo mieli 30 subskrypcji. Nie zapomnijcie o zobaczeniu moich innych filmików. I na razie.